Teraz jeszcze będzie czas na świadectwa, więc usiądźcie na chwilę. Proszę, żeby tam w przedsionku zapalić światło, bo jest po prawej stronie, jak się wychodzi z kościoła, jest włącznik właśnie, żeby tam było światło. I teraz będzie można tutaj podejść. Będzie też Ania przy ambonce. Będzie ktoś chciał złożyć świadectwo, to żeby do niej podejść. I jeszcze będzie taka weryfikacja danego świadectwa. Świadectwo zawsze jest na chwałę Pana, na chwałę Jego miłosierdzia. Dobrze jest zawsze powiedzieć swoje imię, skąd jesteś. I świadectwo, w którym centrum jest Pan i to, co dla Ciebie czy dla Twoich bliskich uczynił. Na końcu też podziękować Panu, podziękować Maryi. I starajmy się słuchać tych świadectw. One są wszystkie, które są na spotkaniach, są udostępniane, są właśnie na żywo i potem też jako nagrania są do odsłuchania. Więc trzeba mieć taką świadomość tego, że kto składa świadectwo, to od razu idzie to na cały świat i wszyscy zobaczą, co ty mówisz tutaj, usłyszą, zobaczą ciebie i usłyszą to, co mówisz. I dlatego jest to ważne, żeby też nie wstydzić się tego. Niech cały świat się dowie, że ty miłujesz Chrystusa, że wierzysz w Niego, że jesteś tutaj dla Niego, że chcesz ogłaszać Jego wielkie dzieła. I że tego się właśnie nie wstydzisz, że nie wstydzisz się Boga, wstydzisz się tego grzechu, który wyznajesz, na spowiedzi żałujesz, nawracasz się, pokutujesz, ale nie wstydzisz się Chrystusa, bo to byłoby dziwaczne, wstydzić się Boga, a ten świat biedny jest tak chory, że właśnie nam mówiono, żebyśmy wstydzili się Boga, wstydzili się przeżegnać publicznie gdzieś, przyznać, że wierzę, że modlę się, że chodzę do kościoła, że zachowuję naukę Pana Jezusa, Jego przykazania, że jestem wierny, że chcę być wierny. No to uważają to ludzie za wielkie pośmiewisko, wstyd, hańba, w ogóle jakby się powiedziało coś, że jakby się powiedziało, że jestem nienormalny. To tak niektórzy uważają, ludzie tego świata. Ale ten świat nie jest dla nas wyrocznią, dla nas jest sędzią naszym, miłosierny Pan, dobry i sprawiedliwy. Dlatego przyznawanie się do Niego jest bardzo ważne, bo sam powiedział o tym, że kto przyzna się do Niego przed ludźmi, między innymi także przed tutaj obecnymi, to się przyzna, kiedy przyjdzie w dniu ostatecznym przed Ojcem Niebieskim, przed aniołami, przed całym światem do Ciebie. Jeżeli ktoś się zaprze przed ludźmi, to on powie na sądzie, zapierałeś się mnie, nie wierzyłeś we mnie, udawałeś, że niby wierzysz i wstyd było ci przyznać się do mnie, no to teraz ja się nie przyznam do ciebie, no bo nie mamy nic wspólnego ze sobą. Ty mnie nie znasz, nie kochasz, wstydzisz się, no to ja się teraz wstydzę ciebie. Wstydzę się, że ty się wstydziłeś mnie. Tak powie Chrystus niektórym ludziom. Dlatego trzeba pokonać też takie różne takie poczucie wstydu, bo nie ma się czego wstydzić właśnie i odważnie mówić. Także nawet jeżeli powiesz to i ktoś już po 5 minutach do ciebie zadzwoni albo napisze SMS-a i może nawet zaatakuje ciebie, no to znaczy, że świadectwo było bardzo dobre, znaczy było ważne, znaczy, że dotarło, że niektórym się podobało, a niektórzy powiedzieli, są przeciwko, no bo człowiek jest albo pod wpływem Ducha Świętego, albo pod wpływem złego. Jak się mówi o Bogu, no to którzy są pod wpływem złego, będą sprzeciwiać się, wyśmiewać, pić. Bo jak to inaczej wytłumaczyć? A jak ktoś mówi o Bogu i jest w Duchu Świętym, ktoś to słucha ciebie, to powie, pięknie mówisz. Tak, to mnie buduje, to mnie umacnia, to mnie pociesza, zachęca do większego dobra, do tego, żeby być gorliwym dla Boga, żeby modlić się zaufaniem, bo od ciebie wysłuchał Pan, to na pewno wierzę, że mnie też wysłucha. Więc takie wprowadzenie jeszcze, bo właśnie dobrze jest też, żeby uświadomić sobie, że mówienie o Bogu, co Bóg uczynił dla mnie, jest tak bardzo ważne. I może jeszcze przy okazji zapytam właśnie, bo to jest to pouczenie również dla tych, którzy
dawno nie byli na spotkaniu albo są pierwszy raz. Może kto jest pierwszy raz na spotkaniu w ogóle tutaj, nie podniesie rękę wysoko. Śmiało, tutaj widać, że jest kilka osób też, także dziękujemy wam, że jesteście. Brawo też dla was za odwagę. Także jest to radość, że są nowe osoby, które chcą tu być dla Niego, dla Boga. A nikt, kto dla Boga jest z miłości do Niego, nie pożałuje. Więc teraz będzie świadectwo, tak? Tutaj nasza Bożenka to sama jeszcze też powie o sobie kilka słów. Posłuchajmy. Miłość i miłosierdzie. Przyjdź Duchu Święty, przez serce Maryi namaś moje usta, namaś moje serce, abym mówiła to, co Ty chcesz powiedzieć, a mówiła dla Twojej chwały. Przyjdź, abym była apostołką Twojej miłości i miłosierdzia, jak święta siostra Faustyna, która jest patronką nie tylko naszej katolickiej wspólnoty Miłości i Miłosierdzia Jezusa, ale również moją, bo ona się narodziła dla nieba 5 października, a ja ileś tam lat później narodziłam się dla tego świata, a mam nadzieję też umrzeć dla nieba z łaską Bożą. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi, abym tak była prorokiem, tak jak święty Jan Chrzciciel, prorokiem Twojej miłości i miłosierdzia, żebym się nie wstydziła się świadczyć o Tobie, bo tak jak tu ojciec powiedział Daniel, to idzie na cały świat, ale ja kocham Pana Jezusa, kocham Maryję, kocham całą Trójcę i chcę świadczyć o Panu Jezusie, Jego miłości. Więc teraz się przedstawię. Mam na imię Bożena, jestem ze Szczecina. Przyjeżdżam we wspólnocie, jestem już 7 rok, wstąpiłam w Gilę Zesłania Ducha Świętego 6 lat temu. Przyjeżdżam 2 razy w miesiącu. Przeważnie przyjeżdżam na spotkanie formacyjne, zostaję na niedzielę, czyli w 1 sobotę i w 3 sobotę na ogólne. Na dzisiaj jestem tutaj z wami, po raz drugi w ogóle na spotkaniu młodych, dlatego że za tydzień mam prezent od Pana Jezusa w 33. rocznicę od mojego nawrócenia takiego wielkiego, do którego tam za moment nawiążę. Właśnie dostaję taki prezent, pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Będziecie mieli tu spotkanie otwarte w następną sobotę. Ja się będę za was modlić w Ziemi Świętej, za całą wspólnotę katolicką. Miłość i miłosierdzie Jezusa, za ojca Daniela, za ojca Grzegorza, za cały świat, za całe wszystkie dusze czystowe. Ty się tam wstawiała, po prostu chcę być wstawiennikiem Pana Jezusa, całej Trójcy Świętej i Maryi. I teraz tak, chciałam powiedzieć, że ja miałam już to świadectwo powiedzieć właściwie na rekolekcjach, na zakończenie 2 tygodnie temu w niedzielę. Przyleciałam nawet, tak powiem, z końca tam kościoła, bo tam posługiwałam w tej żółtej kamizeleczce, tu blisko ołtarza, ale dostałam takiego daru łez, że niestety nie dałam rady powiedzieć. Jeszcze było dużo tych świadectw. Ja mówię, to pewnie już ojciec nie będzie chciał, żebym ja już mówiła. I płakałam. I później mi było bardzo smutno, pomimo, że wcześniej miałam radość, że Pana Jezusa zawiodłam, że nie powiedziałam o Jego miłości i miłosierdzia, ale mówię, no widocznie Panie Jezu, tak ma być, może powiem to kiedy indziej, na pewno powiem. Dlatego dzisiaj mówiłam, że jak dzisiaj nie powiem, to już pewnie nie powiem nigdy. I chciałam powiedzieć właśnie o tych rekolekcjach, dziękować Panu Bogu, całej Trójcy Świętej, Maryi, Ojcu Danielowi, Tomaszowi Kempis za piękne rekolekcje. Ja na rekolekcjach już jestem tutaj 3 raz, już albo może nie, bo opiekowałam się wnuczką, więc nie bardzo mogłam. 3 raz, a są 10 były teraz rekolekcje, a ogólnie więcej, bo byłam jeszcze w Olsztynie. Jeszcze nigdy po prostu nie doświadczyłam takiej miłości. To była taka miłość Boża, jaką doświadczyłam właśnie 33 lata temu namacalnie. Pan Jezus przyszedł wtedy do mnie ewidentnie, pomimo moich grzechów takich bardzo licznych. Miałam tą łaskę, że przychodziłam tu do kościoła już przed 7. Klękałam sobie tutaj przed ołtarzem, albo siadałam na krzesełku, patrzyłam na krzyż, patrzyłam na Pana Jezusa ukrytego w tabernakulum, patrzyłam na ten piękny obraz, który tam widzicie, na to płonące serce i Pan Jezus mnie niesamowicie dotykał taką miłością, że po prostu no, nie da się tego wyrazić. Po prostu i płakałam, i śmiałam się, chodziłam na drogę krzyżową i to nie mówię dlatego, żeby jakoś tam się chwalić, tylko takie natchnienie dostałam, w ogóle dużo takich różnych datni na tych rekolekcjach miałam, no niesamowite po prostu rekolekcje i zawsze biegłam sobie tam po 7 na drogę krzyżową, szłam śladami miłości ukrzyżowanej. Tam też byłam dotykana przez Pana Jezusa. Przeważnie darem łez, wiadomo, no tam no to, że trudno, żebym tam dar radości, ale tutaj miałam dar radości. Posługiwałam jak nigdy na rekolekcjach od spotkania otwartego w diakonii porządkowej całe rekolekcje, gdzie nigdy właśnie nie posługiwałam tak cały czas, żeby rekolekcje, przeważnie tak biernie. I tak samo właśnie z tą drogą krzyżową. Tyle razy tutaj byłam w pustelni, a parę razy dosłownie na palcach można policzyć, ile byłam sobie tam po lasku, chodziłam przez tą drogę. Właśnie całe tu dostałam takie natchnienie przed Panem Jezusem tutaj, żebym właśnie chodziła na tą drogę krzyżową. No i teraz z sobą chciałam być właśnie ta miłość, ta radość taka niesamowita, a tu jeszcze chcę zaznaczyć, że wcześniej byłam też na rekolekcjach w drodze, na pielgrzymce,
pod koniec lipca, gdzie też się zastanawiałam, ponieważ miałam taki zabieg, operację na ramieniu. Nie bardzo miałam jak dźwigać tam te walizki. No jeżdżę ze Szczecina, no to mówię, kawał drogi z walizkami, ze śpiworem, więc mówię, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. I do ostatniej chwili tak czekałam. I ojca prosiłam o rozeznanie w lipcu na spotkaniu otwartym. I ojciec w niedzielę powiedział, ponieważ ja się w tamtym roku przewróciłam w czerni z krzyżem, brązowym wtedy. I ojciec powiedział do mnie przy modlitwie stawienniczej w niedzielę, że Bożenka, mam taką wizję, obraz, że jesteś na pielgrzymce, biegniesz, fruwasz duchowo z krzyżem niebieskim. No i ja oczywiście dostałam dar radości, tak przewróciłam się w spoczynku w Duchu Świętym na Ojca. No i faktycznie na tą pielgrzymkę poszłam. Tak samo tutaj właśnie z tymi rekolekcjami, no to też właśnie takie jakieś natchnienia, mówię, no były różne. I też ojciec, chciałam powiedzieć konkretnie, też coś ojciec powiedział, ale bo tutaj było tej pielgrzymce, może sobie to przypomnę, bo dużo tego wszystkiego jest. W każdym bądź razie chcę nawiązać, że była tu taka miłość, jaka mi się trafiła i mnie tak Pan Jezus dotykał też darem łez. I mówiłam tu właśnie na tym obrazie, jest to płonące serce, są te łzy w oczach Pana Jezusa. Mówię, Panie Jezu, taki grzesznik, a Ty przychodzisz do mnie po 33 latach, znowu z taką piękną łaską. Mi się wydawało, że ja zmarnowałam tą łaskę, że już nigdy mi się nie powróci, a chciałam Wam powiedzieć, że żyłam w strasznych grzechach. Jesteście, większość tutaj jest młodych. Ja już teraz nie jestem młoda, ale jak byłam, prowadziłam bardzo życie towarzyskie. Ciężko się o tym mówi, ja wiem. Ale mówię, nie boję się. Mówię to dla miłości Pana Jezusa, żeby powiedzieć, jaka Jego miłość jest wielka. Mąż wyjechał za granicę, zostałam z córką. Nie za bardzo się interesował nami. No i oczywiście chodziłam na imprezy, dyskoteki, dancingi, mężczyźni, jakieś krótkie związki, długie związki, alkohol, papierosy. I to tak trwało dosyć długo. I były dwa takie dłuższe związki, które trwały tam jeden chyba około 3 lat, drugi 2 lata. I właśnie będąc w tym związku, to ja do spowiedzi szłam przed samymi świętami, jednymi i drugimi, 2 razy do roku, bo wiedziałam, że grzeszę. Spowiadałam się z tego jak najbardziej, że mąż jest za granicą, że się nie interesuje. Ale ksiądz mi dawał rozgrzeszenie normalnie. Nie pytał się, czy ja wrócę do tego grzechu. No ja byłam cała szczęśliwa, że no dobrze, no przez święta będę żyła. Dlatego szłam na ostatnią chwilę do tej spowiedzi w czystości. Dlatego mówię, jestem bardzo wielkim grzesznikiem, naprawdę. Panie Jezu, wybacz. Że po mojej grzeszności po prostu ty mi tak tego, co po prostu mi wybaczyłeś. No i w każdym razie tak myślałam, że sobie przez święta będę żyła w czystości. No i w tym stanie trafiłam do szpitala w 90 roku, mówię 33 lata temu, na bardzo poważną operację ginekologiczną, naprawdę bardzo. Leżałam tam, to było 3 tygodnie przed świętami wielkanocnymi, leżałam w szpitalu z tydzień, bo robili mi różne badania, między innymi coś wyszło, że mam serce nie tak, to dopiero po tygodniu mnie wzięli na operację. Jak mnie wieźli później na tą izolatkę, na tam taką salę, można powiedzieć, pooperacyjną, to się dziewczyny pytały z sali, dlaczego jestem taka czerwona na twarzy. Powiedzieli, że mnie nie mogli dobudzić. Ja wtedy zrozumiałam, w jakim ja grzechu żyłam, śmiertelnym, tak, w związku, bo to nie jest partnerstwo, to nie jest konkubina, tylko wiadomo, jakie to są związki, niepobłogosławione przez Pana Jezusa. I gdy mnie Pan Jezus wtedy zabrał z tego świata, przy tej operacji, to wiadomo, gdzie ja bym była, w czeluściach piekielnych, po prostu. A Pan Jezus w tej swojej wielkiej miłości, miłosierdziu dał mi po prostu nowe życie, jak gdyby. Ja jeszcze i tak nie chciałam absolutnie iść do spowiedzi. Niedziela Palmowa przyszła, nie poszłam do spowiedzi w ogóle, a właśnie w Wielkim Tygodniu usłyszałam pukanie do serca i to jest naprawdę pukanie. To nie było moje odczucie, tak delikatne. W tak lekkim powiewie, ja wiedziałam, że to Pan Jezus się o mnie upomina. Ja wtedy już patrzyłam, żeby był ten ranek jak najszybciej minął i żebym po prostu znalazła kapelana, którego mogę się wyspowiadać. Powiedziałam mu o wszystkim. Dziewczyny zauważyły z sali, bo mnie tam przynieśli później z tej sali pooperacyjnej już do nich, że mówi, dziewczyno, ty masz nawrócenie. To jest niesamowite, co się dzieje. Ja tam później latałam, usługiwałam im wszystkim, tam talerze i tak dalej w ogóle. No cuda nad tym. Mówiłam wersety z Pisma, nie czytając Pisma Świętego. Ja mówiłam normalnie wersetami. Nakupowałam masę książek u tego kapelana. Powiedziałam mu, on powiedział, że dziewczyno, dostałaś tak piękne nawrócenie. To jest niesamowita łaska, nie zmarnuj jej. Tylko musisz zrezygnować z tego mężczyzny. Masę ludzi mnie wtedy odwiedzało, byłam zszokowana, bo tacy ludzie, którzy no z rodziny, wiadomo, z pracy, tacy, którzy normalnie bardzo mało ich znałam, bo dowiadywali się, że jestem w szpitalu, miałam przy tym niesamowity ból głowy 5-dniowy, a miałam radość niesamowitą pomimo tego i w niedzielę zmartwychwstania po przyjęciu Pana Jezusa mi to przeszło, chociaż ja migreny miałam w ogóle 40 lat, no ale wtedy miałam tak konkretnie taki 5-dniowy. No i pójdę. No, szybciej. No i w każdym bądź razie właśnie Pan Jezus do mnie tak zapukał, do tego kapelan właśnie powiedział, że to jest nawrócenie. Wyszłam ze szpitala, złożyłam jeszcze tam o stwierdzenie ważności małżeństwa.
No i później jeszcze idąc do kościoła, miałam też, że mam zostać katechetką, też taki głos. Poszłam do księdza, powiedział, że muszę zrezygnować z tego mężczyzny. Ja nie zrezygnowałam, to wszystko mi odeszło. Wróciłam znowu do grzechu. Nie wybrałam Pana Jezusa i czasami tam no znowu byłam w jakichś tam związkach, znowu te imprezy i tak dalej, nie? I później właśnie taka była sytuacja, że mówię, no to już mi pewnie to nie wróci, nie? A tu właśnie po tych 33 latach wróciło mi to z powrotem. Taka niesamowita miłość, na którą zupełnie nie zasługuję po takim właśnie grzesznym życiu. No i to mnie przepełniało bardzo. To chcę powiedzieć, jak wielką miłością Pan Jezus nas darzy. Bóg jest po prostu miłością. On nas stworzył z miłości i dał nam swojego Syna też z miłości, żebyśmy wszyscy byli w niebie. Także starajmy się żyć, bo jeszcze tylko chciałam powiedzieć o takim, o tu ojciec mnie już potęga, ale powiem o takim kazaniu, które odnośnie tego związku, w którym ja żyłam, tak, w kilku związkach. Ojciec takie kazania, tam natrafiłam, jak sobie kupiłam laptopa, mówił o tych związkach właśnie partnerskich, że to są związki diabelskie. Tak było powiedziane dokładnie, ja tam nawet do paru osób wysłałam. I tak ja sobie pomyślałam, mówię, jechałam właśnie na młodych właśnie parę lat temu, pierwszy raz tam biskupa męczennika i mówię, Panie Jezu, jak dobrze by było, będzie dużo młodych, żeby ojciec o tym powiedział jeszcze raz, bo to było na YouTubie, może nikt nie tego, i ojciec właśnie o tym wtedy powiedział, nie? Że dziewczyna poszła do egzorcysty, chciała żyć już w czystości, Pan Jezus dopuścił, że w jej organizmie zmaterializowały się dwie obrączki, ona to wypluła te obrączki. I diabeł krzyczał, zniszczyłeś moje diabelskie małżeństwo. I to mnie tak właśnie też tak dotknęło, nie? Wtedy mówię, Boże, w takim grzechu. No i ogólnie nie będę już dłużej się rozgadywać, po prostu chcę powiedzieć o wielkiej miłości Pana Jezusa, pomimo, że byłam wielką grzesznicą, naprawdę bardzo dużą. Pan Jezus do mnie przyszedł jeszcze raz z wielką miłością, z płonącym sercem, dał mi naprawdę bardzo dużo, już nie mówię o innych tam jakichś rzeczach, tam i Pismo Święte, to jeszcze kupę lat już zaczęłam czytać i wiele, wiele innych rzeczy. Także uwielbiam Cię, Panie Jezu, za Twoją miłość. Dziękuję za to, że mnie powołałeś do tej katolickiej wspólnoty miłości, miłosierdzia Jezusa, za tych kapłanów, którymi postawiłeś. I chciałam tylko taki krótki apel właśnie do biskupów, do kurii częstochowskiej, do arcybiskupa Depo, do księdza Mariusza Bakalarza. Nie walczcie z ojcem Danielem, bo to nie jest dzieło ojca Daniela, to jest dzieło Boże, tu jest naprawdę ziemia Maryi. Tu Duch Święty działa z wielką mocą i żeby się nie okazało, tak jak powiedział Gamaliel, żeby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Także to nie jest wspólnota ojca Daniela. To jest wspólnota założona przez Ducha Świętego, prowadzona przez Ducha Świętego. Nie zniechęcajcie ludzi do tego, bo tu może przyjeżdżać naprawdę, tłumy serc mogą przyjeżdżać, które będą zagarnięte przez jedno serce, przez to piękne właśnie serce Pana Jezusa. I chwała Panu i Maryi. Więcej, dużo bym jeszcze mówiła, ale...